Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Chcielibyśmy w najbliższym czasie uruchomić to, o czym mówimy od dłuższego czasu, czyli aptekę Łukasiewicza, obiekt muzealno-turystyczny z multimedialną, interaktywną prezentacją dorobku z jednej strony Ignacego Łukasiewicza, ale też w odniesieniach do historii przemysłu naftowego i takiej nowoczesnej chemii. Tutaj Państwo z firmy Pozanta dzisiaj zaprezentują Państwu koncepcję tego miejsca. Myślę, że jasno zasługuje na to, żeby oprócz tablicy na ścianie budynku, w której mieściła się historyczna apteka, miało właśnie to miejsce właśnie w taki sposób zrealizowane. To jest nasz ten najszybszy cel do osiągnięcia. Kolejny będzie utworzenie Centrum Łukasiewicza, tego małego Centrum Kopernik, w którym rzeczywiście będzie można promować w sposób właściwy wiedzę, naukę i pokazywać tą historię związaną z Łukasiewiczem, tą inspirację, którą z jego postaci możemy czerpać. Wierzę, drodzy Państwo, że nasze dzisiejsze spotkanie przyniesie wiele konkretnych propozycji i rozwiązań na miarę aktywności naukowej społecznej naszego wielkiego patrona i zainicjuje samą współpracę w ramach programu Jasło Miasto Wierzy Wiedzy. Życzę Państwu udanej konferencji, niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo. Co było w tej aptece? Właśnie, proszę Państwa, aptekarz w małym mieście galicyjskim, możemy powiedzieć, to było wielkie słowo. Ale to nie są moje słowa, to Wajkowicz powiedział. I rzeczywiście ten aptekarz był centrum uwagi mieszkańców. To kto przychodził i czego chciał od aptekarza? Przychodzili wszyscy i chcieli wszystkiego. Czyli faktycznie to, co było potrzebne w chorobie, a czasem i w zdrowiu, tak człowieka, jak i zwierzęcia, a czasem i rośliny. I ten aptekarz rzeczywiście był tym, który udzielał rad. I taki był Łukasiewicz. Czyli trochę był też takim lekarzem. Bardzo nawet. To nawet nie trochę, tylko właśnie w tej aptece koncentrowało się życie zdrowotne mieszkańców. A jeszcze sobie proszę wyobrazić, apteka od apteki to była odległość. To były odległości miejskie. Nie było aptek na każdym kroku, nie było punktów aptecznych, które mamy w tej chwili. Nie było innych placówek, była apteka. Apteka powstawała za zezwoleniem i to bardzo wysoko postawionych namiestników. Także to nie było takie proste utworzyć aptekę. Jak trafiało się do zawodu aptekarza? Bardzo ciekawie. Po czterech klasach szkoły średniej, a proszę sobie teraz wyobrazić, szkoła średnia to też nie każda miejscowość, taki młody człowiek, 14-15-letni, szedł na praktykę. Po trzech latach minimum tej praktyki zdawał pierwszy swój egzamin zawodowy. Dopiero później mógł popracować już w charakterze samodzielnego, fachowego pracownika i miał możliwość pójścia na uczelnię wyższą, a na naszym terenie to był Wiedeń, Kraków i Lwów. Droga Łukasiewicza też zaczęła się w podobny sposób, bo bardzo młodym człowiekiem kiedy trafił do apteki, prawda? Bardzo młodym i tak naprawdę nie wiemy, co nim kierowało. Kończył liceum rzeszowskie, słynne rzeczywiście gimnazjum, które w tej chwili jako pierwsze liceum w Rzeszowie przy ulicy 3 Maja od prawieków tam jest, bo już przynajmniej trzecie stulecie. Po tej czwartej klasie licealnej trafił do Antoniego Swobody w Łańcucie. Jeśli Państwo macie dostęp do pewnych wydawnictw, zobaczylibyście Państwo, jak wyglądała apteka. To była bardzo, bardzo wrośnięta w ziemię stara placówka, ponieważ Antoni Swoboda to nie był Polak, to był Czech. To był po roku 1772 razem tutaj z jurysdykcją austriacką wszedł na nasze tereny i właśnie w ten sposób powstawały te nasze apteki prawdziwe. A tak trzeba sobie wyobrazić, że w Galicji, którą zajęły wojska austriackie w 1772, aptek było 16. Całej Galicji. W całej? Czyli pewnie w Jasie jest niewiele mniej. Tak, w całej Galicji. Albo więcej niż zajęły.
dużo więcej. To jest właśnie takie dla nas troszkę nie do pojęcia. I dopiero później zaczęło się to wszystko rozwijać. I dopiero następna sprawa to jest koniec XIX wieku, gdzie rzeczywiście wraz z rozwojem linii kolejowych powstawały również apteki. Łukasiewicz lubił tę robotę, mówiąc kolokwialnie? Lubił. Lubił, jak widać właśnie z tej historii i z tego przebiegu. Z tym, że popatrzcie Państwo, w pewnym momencie Łukasiewicz zupełnie odszedł od apteki. Odszedł, ponieważ nie pozwalał mu na to czas i charakter pracy, którą przejął. Ale długo chyba było tak, że apteka pozwalała finansować jego ciekawość, której rezultatem było utworzenie przemysłu naftowego. No i między innymi to świadczy jego to, że on to lubił, właśnie ta ciekawość zawodu. Co można stworzyć z czego? Nafta, która była przez Łukasiewicza oddestylowana, to było oleum petrum albi. To jest coś, co było przez Włochów wprowadzone do obrotu i za bardzo duże pieniądze sprzedawane do naszych aptek również, ale w charakterze ciekawostki. A tutaj nagle można było jednak działaniem Łukasiewicza i działaniem Zecha, bo drugi, magister farmacji Jan Zech, współpracownik Łukasiewicza, to byli ludzie, którzy byli bardzo mocno zaangażowani. A że nie wyszedł z tego lek powszechnie używany, ale za to powszechnie używana nafta oświetleniowa, to jest inna sprawa. No, to z całą pewnością było coś, co zrewolucjonizowało cały świat, bo najpierw lampa naftowa, później przemysł naftowy. Zmieniła się także apteka, tak jak powiedziała Pani dzisiaj, to jest zupełnie inne miejsce. Czy jest taka szansa, że w współczesnej farmacji coś z tego ducha farmaceuty, który był takim trochę guru, trochę takim przewodnikiem po świecie zdrowia i choroby, żeby coś z tego zostało? Czy już powinniśmy się pogodzić z tym, że to niemożliwe? Nie, to już raczej niemożliwe. Rzeczywiście w tym momencie mamy bardzo wysoko postawione wytwórnie farmaceutyczne, które robią leki, które są nam potrzebne. Robią w cudownych warunkach, nieporównywalnych z tym, co rzeczywiście robił Łukasiewicz i aptekarze w aptekach XIX-wiecznych. Niemniej jednak kiedyś była troszkę takiej szczypty magii w tym wszystkim, bo lek wykonywany dla indywidualnego pacjenta, no nieco się nawet w naszym pojęciu świata różnił od tego leku, który jest robiony przez fabrykę dla wszystkich. Dziękuję Pani bardzo, to było bardzo oczywiście interesujące. Pani Lidia Czyż, zastępca prezesa Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wielkie brawo do Pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję.